Hej, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku Paranormalnych Nagrań. Dzisiejszy odcinek ma partnera, więc zanim zaczniemy, pozwólcie mi o nim opowiedzieć. Surfshark to VPN, czyli Virtual Private Network. Jest to narzędzie pozwalające na zwiększenie anonimowości i prywatności w internecie. Jego działanie jest bardzo proste i można je porównać do swojego rodzaju tunelu, przez który łączymy się z internetem i który jednocześnie zapewnia nam ochronę przed niechcianymi rzeczami. Na przykład podczas używania Surfsharka nikt nie jest w stanie nas w internecie wyśledzić, zdobyć naszych danych, ani dowiedzieć się, na jakie strony wchodzimy. W dużym skrócie, korzystając z VPN-ów, jesteśmy w internecie anonimowi, a to oczywiście automatycznie wiąże się ze zwiększeniem naszego bezpieczeństwa. Mnie na przykład bardzo denerwuje to, że tylko i wyłącznie dlatego, że mieszkam w Polsce, niektóre strony są dla mnie zablokowane. Na pewno niejednokrotnie spotkaliście się z zablokowanym filmem na YouTubie czy stroną z jakiejś gazety ze Stanów ze względu na to, gdzie się znajdujecie. Używając Surfsharka wystarczy jednym kliknięciem połączyć się przez serwer z innego kraju i jakiekolwiek blokady przestają mieć znaczenie. Do tego Surfshark ma inne fajne udogodnienia, jak na przykład to, przy użyciu którego możemy sprawdzić, czy nasze loginy i hasła nie wyciekły czasem z jakiejś strony, która padła ofiarą hakerów. I analogicznie możemy sprawdzić, czy czasami nie wyciekły dane naszych kart kredytowych. Jest to naprawdę bardzo przydatny bajer z uwagi na to, że nasze hasła czy numery kart są dla nas bardzo ważne. Teraz bardziej niż kiedykolwiek, bo tak naprawdę większość rzeczy kupujemy z wygody przez internet. Jeśli więc jesteście zainteresowani tym, co oferuje Surfshark, to sprawdźcie link znajdujący się w opisie. Korzystając z tego linka lub po prostu używając kodu MSC, możecie zakupić Surfsharka ze zniżką i przy okazji zgarnąć 3 miesiące kompletnie za darmo. Także jeśli jesteście zainteresowani, to sprawdźcie opis, a teraz wróćmy już do tematu dzisiejszego odcinka. Jade Capasso i Grim Jim to partnerzy, którzy od prawie 2 lat zajmują się eksploracją opuszczonych budynków z pomocą sprzętu do wykrywania paranormalnych zjawisk. Tym razem wzięli pod lupę budynek znajdujący się w Teksasie, który od 1920 roku funkcjonował jako sierociniec, jednak w pewnym momencie zmienił swoje przeznaczenie na miejsce spotkań kościoła satanistycznego pod wodzą niejakiego doktora Ariela Shermana. Wiele legend opowiada, że w owym budynku odbywały się różnego rodzaju rytuały, a niektóre z nich mogły odbywać się nawet na dzieciach. Tak więc do tej pory uważa się, że dusze tych ludzi nawiedzają korytarze tej budowli. Oh, glad that we are out here finally doing this. When I came out to Texas last year to do the Goatman's Bridge episode, it was actually one of the girls that we met on the bridge. It's lighting up. Już dosłownie chwilą po rozstawieniu urządzeń pomiarowych, te zaczęły wariować, a sami nagrywający zaczęli przykuwać większą uwagę do swojego otoczenia. Jednak poza wieloma napisami, że to miejsce to istne piekło na ziemi, raczej nie doświadczyli nic ciekawego. Ale to był dopiero początek. Okay, we're in the room now. Do you wanna... Whoa. This is a temperature change. Down here now. Down here now. Down here now. I keep hearing like I'm hearing like a. I'm hearing like, yeah, like the end of a sentence. Like, yeah. I'm hearing like a. I keep hearing like just mumbling. It's weird. Like talking. We want to talk to whoever's down here with us. How many spirits are here with us right now? Can you give us a number? Whoa, did you hear that? Yes. Whoa, did you hear that? Yes, right. It sounded like a tap right there. It sounded like the here. I thought I just heard it say here, I need to step back there. I thought I just heard it say here, I need to step back there. I thought I just heard it say here, I need to step back there. Did it say? There was just a tap over there again. Is it outside? It just sounded like a low humming. I feel like we should turn this off real fast. If that was you we heard, can you do that again? Can you make that humming noise? Gdy tylko po zejściu do piwnicy para usłyszała słabe hello, postanowiła wspomóc się aplikacją. Na tamten moment wiemy, że duch jest jeden i nazywa się Cam. Być może jest to duch jednego z dzieciaków mieszkających w tym sierocińcu, bo to właśnie z reguły dzieci zdrabniają swoje imiona. Kobieca intuicja podpowiadała jednak Jade, że mimo tak krótkiej eksploracji, chyba pora zakończyć tę wyprawę, ponieważ czuła straszny chłód i niepokój im dalej w głąb zapuszczała się para. Kobieta nagrała nawet outro do materiału, ale jej partner nalegał, by w drodze na zewnątrz zerknąć jeszcze do jednego pomieszczenia, a ostatecznie tej sytuacji wcale nie pożałowali. Okay.
Yeah, we may as well explore the whole place since we're here. We found another. There's another. Dude, no way. Yep. What? Oh my god. We didn't explore the rest of them until everything started going off. My camera won't even focus. This is not good. This isn't good, Cam. This is an actual place for rituals. Because look at the walls. It has these lights. People can come in here. Yeah, look at all these torches. This is actually, like, they do rituals down here. I'm not sure if we were actually dealing with a child spirit that's on there. Yeah, I saw a couple of those coming in, but I just didn't think anything of it. I've came into this room, they have been strategically placed around this room. These bad boys right here have not been burnt yet. Oh, well, that's probably because they're just setting them up. Candle wax. To burn red tonight. Red candle wax, too. Oh, yeah, you can see that, huh? The red candle wax on these. W owym pomieszczeniu najbardziej w oczy rzucał się czerwony pentagram narysowany na podłodze oraz poprzyczepiane do ścian pochodnie, jedne ze śladami spalenizny, drugie znowu kompletnie nietknięte, ale za to każda z nich nosiła na sobie ślady czerwonego wosku. Przy próbie zrobienia zdjęć, oba telefony, które mieli przy sobie Jade i Jim, magicznie się rozładowały i wyłączyły, choć para zarzeka się, że jeszcze chwilę temu baterie były prawie w pełni naładowane. Czyżby to miejsce dalej, nawet po śmierci doktora Ariela Shermana, było miejscem spotkań jakiegoś kultu? Czy jest miejscem, w którym ludzie oddawali część zmarłemu już liderowi duchowemu? Czy ten duch, który razem z parą wędrował po budynku, to właśnie jedna z ich ofiar? Niestety para nie była w stanie uzyskać na to odpowiedzi, ponieważ w obawie o własne zdrowie i życie natychmiastowo opuścili budynek. Jednak polecam wam obejrzeć ten materiał w całości na ich kanale, ponieważ w ciągu 40 minut jego trwania działy się naprawdę inne ciekawe rzeczy. Właściciel kanału Skateboard Chris od ponad roku dzieli się na nim nagraniami z kamer porozstawianych po całym domu. Zapewne zapytacie czemu? Otóż Chris uskarża się, że od kilku lat po jego domu grasuje coś paranormalnego i zakłóca porządek jego dnia i nocy. To coś w większości przypadków pojawiało się zawsze w pustych na dany moment pomieszczeniach, podczas gdy reszta domowników znajdowała się w innych pokojach. Gdy kamery wykrywały ruch, to na komputerze połączonym z nimi pojawiało się powiadomienie. Alarmowany często Chris natychmiast wychodził w takich momentach ze swojego gabinetu i szedł sprawdzić, co lub kto sprawiło, że szczotka czy rolety się poruszyły. Oczywiście z odpaloną kamerą w telefonie. Niestety w większości przypadków były to tylko krótkie momenty, ale zdarzały się też i silniejsze zjawiska. There it goes. It's making me shake a little bit. I'm sorry. My mom told me.
Cokolwiek mieszkało w domu Chrisa, pozwalało sobie na coraz więcej, a nawet wymierzyło atak w kierunku mężczyzny. Gdy ten postawił karton z sokiem na stole, duch próbował rzucać nim w kierunku kuchni, do której udał się Chris. Ze wszystkich nagrań wynika, że najchętniej odwiedzanym miejscem przez zjawę było znajdujące się na pięterku pomieszczenie złożone z kuchni, jadalni i salonu i prawdopodobnie wyjście na taras. To tam również duch otwierał szafki, jak mu się żywnie podobało, oraz bawił się światłem znajdującym się w kuchni. Pewnego razu jednak Chris w końcu uznał, że ma dość i najwyższa pora jest coś z tym zrobić. Tak więc zainstalował sławną aplikację GhostTube, rozsiadł się wygodnie w piwnicy i po prostu czekał. Can you please move that again for me? You can move anything. What about me? Washer's done. Tylko przez 10 minut Chrisa kilkukrotnie odwiedził duch. Wielokrotnie poruszał talerzami na znajdującej się obok perkusji, a gdy mężczyzna zbliżył się do niej i poświecił na owe talerze, można na nich zobaczyć odcisk dłoni widoczny w kurzu. Co ciekawe, rozmiar dłoni był dużo mniejszy niż u dorosłego człowieka. Wielu widzów kanału Chrisa uważa, że nawiedza go jego własny młodszy brat, który zmarł już jakiś czas temu. Bracia byli ze sobą bardzo związani, a na swoim kanale sam Chris wspominał, że bardzo za nim tęskni. Ale to co widzieliśmy to tylko kilka krótkich nagrań, więc jeśli chcecie tę sprawę zbadać dokładniej, to możecie to zrobić zaglądając na jego kanał. Laura Honeycutt to świeżo upieczona matka, która mieszka wraz z mężem, psem i 4-miesięczną córką w jednym z amerykańskich miasteczek. Wieczorem 9 października kobieta miała straszny problem ze swoją córką. Mimo wielokrotnej próby usypiania, dziewczynka wciąż kręciła się w łóżku, co jakiś czas popłakując. Przy 5 próbie matczyny instynkt podpowiedział jej, że coś musi być nie tak. Kobieta natychmiast zabrała niemowlaka z pokoju, a męża poprosiła o przejrzenie nagrań z elektronicznej niani. Instynkt matczyny nie zawiódł. Przyjrzyjcie się uważnie. W rogu nagrania widać, jak coś, czego nie powinno tam być, przemieszcza się w okolicy łóżka dziecka. Kobieta napisała, że nie była to ani ona, ani jej partner, ani tym bardziej ich czworonożny przyjaciel. Kto zatem znajdował się tak blisko dziecka? Jakim sposobem ominął oboje rodziców i psa? Tego nie wiadomo, ale wychodzi na to, że dziecko, mimo tego, że jest takie małe, dało radę to wyczuć. Signs and Signals to para przyjaciół, którzy sami siebie określają mianem dwóch głupców z kamerą, którzy pójdą gdziekolwiek, byleby tylko sprawić radość swoim fanom. Tym razem postawili na przetestowanie aplikacji Randonautica. Sama aplikacja rzekomo przy wykorzystywaniu wręcz paranormalnych zdolności kieruje jej użytkowników w nietypowe i często przerażające miejsca. Ale to już wszyscy przecież bardzo dobrze wiemy, bo każdy z nas się nią jeszcze nie tak dawno bawił. I think I just saw something move. I can't tell.
Yeah. I thought it was a person. Are you for real? I think we just need to Are leave. You with me? No, I'm not messing with you. Whatever it was, it looked at me though. Po udaniu się we wskazane przez aplikację miejsce, duet nie musiał długo czekać, by okazał się, że opinie ludzi z internetu były jak najbardziej prawdziwe. Ktoś lub coś obserwowało ich od samego początku wędrówki, ale ci nie zorientowali się, dopóki nie poświecili latarką w okolice najbliższych drzew i krzaków, z których wyłoniła im się tajemnicza, jakby zamaskowana postać. I był to wystarczający dowód, by jak najszybciej opuścić te okolice. Swoją drogą, jeśli mieliście jakieś podobne przeżycia z randonautiką, to napiszcie o tym w komentarzu. Wszyscy na pewno chętnie przeczytają. Na sam koniec zostawiłem smaczek dla weteranów zjawisk paranormalnych. Zapewne wielu z was słyszało o sławnym Liberty Station w San Diego w Kalifornii, jednym z najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie. Lokalni mieszkańcy oraz właściciele biznesów wielokrotnie byli świadkami różnego rodzaju dziwnych zjawisk, a i wielu z nich zarzeka się, że przynajmniej raz w życiu widziało ducha, czy to na żywo, czy chociażby na nagraniu z monitoringu. Właśnie tak było w przypadku tego użytkownika Reddita. W jednej z restauracji, w której pracował, kamery zamontowane w środku były aktywowane ruchem. Gdy mężczyzna przyszedł rano do pracy i sprawdził monitoring, okazało się, że jedna z kamer włączyła się około 5 nad ranem i zarejestrowała coś takiego. Przez sam środek pustej restauracji przebiega lekko przezroczysta postać ubrana jakby w kapelusz i długi płaszcz. Gdyby któryś z pracowników znajdował się w lokalu, reszta kamer również by się aktywowała, ale tajemniczą postać uchwyciła tylko ta jedna kamera. Wiele osób komentujących ten post wyraziło swoją niepewność co do prawdziwości nagrania ze względu na delikatny przeskok między klatkami. Ale w komentarzach pojawiło się również wiele osób pracujących lub mieszkających w obrębie Liberty Station, którzy zarzekają się, że zjawisko mogło być jak najbardziej prawdziwe, ponieważ sami wielokrotnie ich doświadczyli. Ale tacy już jesteśmy jako ludzie. Ostatecznie uwierzymy w coś w pełni dopiero, gdy doświadczymy tego na własnej skórze. I na tym, moi drodzy, skończymy. Bardzo dziękuję za wasz czas. Bardzo dziękuję również wszystkim wspierającym. Niech alpaki wam to w dzieciach wynagrodzą. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.